Mówimy o budowaniu jedni drugich, jak bardzo ważne to jest. I to pojęcie jedni drugich w Nowym Testamencie jest jednym z kluczowych pojęć. Do każdego z tych zadań, które tutaj zostały postawione, potrzeba z naszej strony zaangażowania, działania. I może być tak, drodzy, że Słowo Boże, które jest posyłane do naszych serc, możemy jakby odhaczać, no ja już coś na ten temat wiem, to słyszałem, tego jeszcze może trochę nie wiedziałem i nic więcej z tym nie robić. Ale to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że my wtedy zatwardzamy swoje serce na prawdę Bożego Słowa. Bóg posyła i daje nam Słowo, żeby dokonywała się zmiana, żebym ja doświadczał tego samego, co dokonywało się w życiu Pana Jezusa. Kiedy miał 12 lat, to był okres micwy, wchodził w dorosłość, jako żydowski chłopak, dziecko, ale tam jest powiedziane, że kiedy wrócił, on cały czas wzrastał, dokonywała się zmiana. To jest ciekawe, ale jako właśnie człowiek on tej zmiany doświadczał, będąc zarazem Bożym Synem. Dzisiaj chciałbym iść krok dalej. O napomnieniu było już coś wspomniane. Ta szósta lekcja, którą tam macie, ona się tym zajmowała. Ale dzisiaj chcemy wrócić, albo inaczej, troszeczkę jakby z innej strony spojrzeć na tą kwestię. W liście do Galacjan w 6 rozdziale w wierszu 2 jest napisane: jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Jedni drugich brzemiona noście. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali w kontekście. I od 1 wiersza, razem z 1 wierszem. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. To zadanie noszenia brzemion jest jednym z najtrudniejszych zadań. Zawsze myślałem, czy odnosiłem to noszenie brzemion do tego, że ktoś z braci i sióstr ma kłopoty, ma problemy, jakiś ciężar, z czymś się zmaga. No i powinniśmy w naturalny sposób to umieć dojrzeć i pomóc nieść to brzemię i ten ciężar w życiu naszego brata, naszej siostry. Ale zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł w tym liście do Galacjan, w tych dwóch wierszach kieruje naszą uwagę na coś bardziej poważniejszego niż kwestia jakichś trudności, trosk, sytuacji, z którymi ktoś sobie nie może poradzić i my powinniśmy pomóc mu w tej kwestii. Nie, nie tak to brzemię tutaj jest zdefiniowane. W wierszu 1 czytamy tak. Wy, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku. Inaczej mówiąc, mamy tutaj do czynienia z brzemieniem, które jest upadkiem brata czy siostry, jest grzechem brata czy siostry. I tutaj mamy być tymi, którzy pomogą mu z tego grzechu, z tego upadku się podnieść.
O takie brzemię tutaj chodzi. Pamiętacie, że mówiliśmy w tym szóstym, w szóstym rozważaniu, że mamy napominać jedni drugich. Tam jest to słowo nuteteo, które oznacza korygować, ostrzegać, mówić do rozumu. A tutaj z kolei mamy do czynienia z brzemieniem, które jest upadkiem, jest grzechem. Tu jest greckie słowo paraptomatik, co oznacza upadek, występek. To jest jedno z określeń nowotestamentowych, określeń grzechu. A więc to zmienia zupełnie nasze spojrzenie na to polecenie i na to wezwanie jedni drugich. Oto jako Boże dziecko, będąc w Kościele Jezusa Chrystusa, powinienem pomóc temu, który upada w grzech, podnieść się z tego upadku i z tego grzechu. My pamiętamy nauczanie Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale od 15 do 18 wiersza. Tam jest napisane o tym, że jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, idź go upomnij. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś brata. Jeśli nie, weź z sobą jeszcze jednego, jeśli ich nie posłucha, powiedz zborowi. Jeśli ich nie posłucha, to niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Ale wszyscy powinniśmy mieć tą świadomość, że kwestia upomnienia czy napominania jest sprawą przywrócenia z powrotem do właściwej relacji z Bogiem i z Kościołem tego, który upada. I co jest ciekawe, powiem wam, dopiero teraz na to zwróciłem uwagę, na ten Mateusza 18, 15 do 18, bo on też określa pewien kontekst grzechu. Jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, i Biblia Tysiąclecia, i sprawdzałem to w interlinearnym, czyli grecko-polskim Nowym Testamencie, jeśli widzisz, że brat twój grzeszy przeciwko tobie. Czyli to jest bardziej taka osobista sprawa, jeśli chodzi o Mateusza 18 rozdział, od wiersza 15 do 18. A więc jeżeli czujesz się, że ktoś wobec ciebie zawinił, zgrzeszył, źle cię potraktował, idź go upomnij. To nie mamy rozpowiadać komuś, że doznałem krzywdy od tego czy od tamtego, ale Jezus mówi, jeżeli coś takiego doznałeś, nie rozpowiadaj tego, ale idź go osobiście upomnij. No, my wiemy, że jeżeli przyjdę do kogoś i też mu nawymyślam, bo on mi nawymyślał, to z tego nic nie będzie. To będzie ogień na dachu. Ale jeżeli zrobimy to w sposób właściwy, z miłością, drogi bracie, droga siostro, czuję się dotknięty. Chyba nie powinieneś w ten sposób, nie powinnaś w ten sposób mnie potraktować. A więc jest coś, co jasno można określić, że on zgrzeszył, czy ona zgrzeszyła. Ja teraz staram się jej pomóc to uświadomić przez osobiste zwrócenie uwagi. Jeżeli nie chcę posłuchać, mogę sobie wziąć jeszcze kogoś, żeby porozmawiać, że w ten sposób nie powinna postąpić ta osoba. No i później wiemy, że jeżeli nie chcę w ogóle reagować, a myślę, że jeżeli jest trochę pokory i takiej Bożej bojaźni, to powinno to się zmienić. Natomiast tutaj w liście do Galacjan apostoł Paweł nie porusza tej osobistej kwestii. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, a więc to słowo skierowane jest do braci, do sióstr, nie tylko do starszych, ale do tych, którzy
Tu popatrzcie, wyraźnie jest napisane, wy, którzy jesteście duchowi, widzicie, dostrzegacie, że ktoś znalazł się w grzechu i w tym grzechu tkwi. Coś powinniśmy z tym zrobić. Pomóc temu, który upada, temu, który dopuszcza się występku czegoś niewłaściwego, grzesznego, powinniśmy pomóc mu się z tego, bo to jest brzemię, grzech jest brzemieniem, który będzie go niszczył. Tak więc jesteśmy zachęceni, żeby nosić do noszenia brzemion jedni drugich. Nie powinniśmy być zdziwieni, że apostoł Paweł oczekuje, że my będziemy postępować zgodnie z Duchem Bożym, według Ducha Bożego. Nie powinno nas to dziwić, że apostoł Paweł mówi, że oczekuje od nas, że będziemy duchowymi, a nie cielesnymi chrześcijanami. Tak więc tutaj mowa jest o tej kwestii. To słowo poprawiajcie takiego jest niesamowicie ciekawym słowem. To nie jest takie słowo, które jak to nuteteo, tak prosto kłaść do rozumu, słuchaj, to jest niewłaściwe i tak dalej. To słowo poprawiać jest dużo głębszym, wymagającym więcej starania, wysiłku z naszej strony wobec tego, który grzeszy, który upada. To słowo poprawiać bowiem, to słowo greckie, które znaczy ustawić, naprawić złamaną kończynę, aby wróciła do sprawności, też wydoskonalić, czy też wyposażyć. Kiedy ktoś złamał rękę czy nogę, to używano właśnie tego słowa katartizo, oznaczające trzeba ją złożyć odpowiednio, tak aby się zrosła i była na nowo sprawna. A więc tutaj chodzi o to, jeżeli widzisz, że twój brat jest w upadku i grzeszy, to powinieneś postąpić w taki sposób, aby pomóc mu pozostawić, po pierwsze uświadomić sobie, że jest coś nie tak i później pomóc mu, żeby on naprawił i też naprawione zostało jego życie. To słowo, które tutaj jest użyte, poprawiajcie takiego, jest na przykład użyte w Ewangeliach, kiedy uczniowie naprawiali sieci, zerwane sieci rybackie, oni właśnie to katartizo, oni je szyli, naprawiali, aby one znowu były dobre, te sieci, nadawały się do łowienia ryb. Wydoskonalali, sprawiali, że one mogły na nowo służyć, bo przedtem pozrywane nie nadawały się do tego. W liście do Efezjan 4,16, kiedy apostoł Paweł naucza, że Pan ustanowił w Kościele jednych apostołami, prorokami, nauczycielami, ewangelistami i pasterzami, to tam jest użyte to słowo, aby wyposażali Kościół, to katartizo, aby sprawiali, wydoskonalali, przygotowywali członki ciała Jezusa Chrystusa do dojrzałości, do budowania i do służenia w Kościele Jezusa Chrystusa, aby byli wyposażeni we wszelkie duchowe możliwości, jak poprzez ich posługiwanie, aby takimi właśnie się stawali, wydoskonalić, wyposażyć. Tak więc, moi drodzy, tutaj to słowo jest użyte. Wy, duchowi, macie to robić, aby pomóc, aby poprawić. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma złamaną rękę, czy nogę, czy palec, ból jest ogromny, sądzę.
I teraz zabierasz się za naprawienie tego złamania. Najlepiej pod narkozą byłoby. Ale zobaczcie, ile trzeba, ja myślę tak, z jednej strony ogromnej umiejętności, aby to złamanie, te złamane kości właściwie ułożyć. A więc jest potrzebna umiejętność, jest potrzebna wrażliwość. Myślę tutaj też ta duchowa umiejętność jest niezwykle ważna i jeśli chodzi o duchowe sprawy, wrażliwość w kwestiach duchowych. Ale tam też musi być taka trzeźwe, zdrowe działanie. Ja jestem pełen współczucia, wiem, że to boli, a czasami muszę zadziałać mocniej i to sprawi ból, ale będzie to właściwie postawione, właściwie połączone z wielką miłością, z wielką troską, z wielkim zaangażowaniem. I to jest to poprawianie, gdzie ja muszę mieć i tą umiejętność, i tą wrażliwość na tego, który upadnie, bo łatwo jest powiedzieć, bo ona robią to i tamto i tacy są. Ale dlatego, że jesteśmy Kościołem, dlatego, że jesteśmy członkami jedni drugich i dlatego, że to staje się tym brzemieniem w życiu brata i siostry, który go będzie ciągnął w dół, odprowadzał od społeczności z Bogiem i z Kościołem, coś powinniśmy w tym względzie zrobić. I tu jest użyte to słowo ciężar, brzemię, którym jest ten upadek i grzech. Tam dalej jest słowo, że każdy z nas własny ciężar poniesie, jest użyte inne słowo greckie, gdzie każdy z nas musi z czymś sobie poradzić w różnych trudnościach. Ale tutaj to brzemię odnosi się do tego grzechu, do upadku. Poprawianie jest zadaniem dla duchowych chrześcijan. Inaczej mówiąc, nie każdy może się za to zabrać. Nie dość, że to jest trudne, nie dość, że nie jest to z jednej strony bardzo wdzięczna posługa w Kościele, jednak jesteśmy wezwani do tego. Wy, którzy macie ducha, albo ci, którzy są duchowi, pneumatikoi, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego i zwróćcie uwagę, jak? W łagodności. To słowo łagodność jest oznaczające delikatność i łagodność, w duchu delikatności i łagodności. To nie jest takie przyjście i wiecie, co ty robisz i nadanie komuś. Nie, tu ma objawić się prawdziwa Boża miłość, tak jak Bóg podchodzi do nas, jak traktuje nas. Czy przecież my nieraz zdajemy sobie sprawę, że zawodzimy, prawda? A jednak Bóg przychodzi z wielką troską, z wielką miłością i delikatnością i to nas łamie. To nas łamie. Bo Bóg przecież mógłby wziąć i inaczej zareagować. Tu jest użyte bardzo wyraźne słowo oznaczające delikatność, łagodność i w Galacjan 5:23 ta delikatność czy łagodność jest częścią owocu Ducha Świętego. Wy, którzy macie ducha, wielu chrześcijan nie powiem, że nie ma ducha w tym znaczeniu, że nie mają Ducha Bożego, ale nie ma ducha w tym znaczeniu, nie są duchowi, żyją po cielesnemu. I myślą, że w cielesny sposób będą mogli brata czy siostrę poprawić, wydoskonalić. Sami mają problemy sami z sobą. Czy oni mogą się zabierać za coś tak poważnego, z jednej strony poważnego, a z drugiej strony coś tak delikatnego, jakim jest to poprawianie. Paweł, pisząc do zboru w Koryncie, pamiętacie? W trzecim rozdziale, zaraz na początku tego rozdziału mówi, nie mogłem do was mówić jak do duchowych, ale jak do cielesnych.
Bo to tam były kłótnie, tam były spory, tam były podziały. Tak więc byli niedojrzali duchowo, tam była zazdrość. I to pokazuje, że w Kościele właśnie jesteśmy różni. Na różnym poziomie dojrzałości duchowej. Czasami może już fajnie wszystko, a za chwilę gdzieś tam się łapiemy, że coś jest nie tak. Zajmowanie się grzechem w życiu innych, zajmować się grzechem w życiu innych mogą tylko członkowie, którzy żyją zgodnie z wolą Boga. Są duchowi. Pozwalają, że to Duch Święty i owoc Ducha coraz bardziej manifestuje się, jest widoczny w ich życiu. Bo inaczej, jak Pan Jezus nauczał, czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? A dlaczego widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki w swoim oku własnym nie dostrzegasz? A więc tu Paweł wyraźnie mówi, wy, którzy macie ducha, którzy jesteście duchowi. Możemy też powiedzieć, że ci, którzy stoją na czele zboru, muszą ustawicznie upewniać się, że ich życie jest odzwierciedleniem postawy Jezusa Chrystusa. To dlatego Jakub pisze, niech niewielu będzie nauczycielami, gdyż większy sąd odniesiemy przed obliczem Bożym. Ale też możemy powiedzieć, że poprawianie brata, siostry, którzy grzeszą, nie należy tylko do pastora i starszych. Zwróćcie uwagę, jest to zadanie dla wszystkich duchowych chrześcijan w Kościele. Wy, którzy macie ducha, wy, którzy jesteście duchowi, powinniście ze względu na miłość do brata i siostry poprawić go, pomóc mu się podnieść z upadku, w którym się znalazł. Moi drodzy, ktoś powie, okej, no ale ja nie jestem tak duchowy, żeby się za to zabierać. I może być tak, że próbujemy się usprawiedliwić. To nie dla mnie. Ale Słowo Boże nam mówi, że my nie mamy trwać w naszej cielesności, ale mamy stawać się duchowymi, zgodnie z wolą Bożą, chrześcijanami. Naśladowcy, uczniowie Jezusa Chrystusa, jeśli nie chcą utracić zbawienia, powinni stawać się duchowi. List do Rzymian, list do Galacjan wyraźnie nauczają nas, że jeśli ktoś żyje według ciała, i tam mamy tą całą gamę tych uczynków ciała w liście do Galacjan wymienioną. Jeśli ktoś żyje według ciała, list do Rzymian to samo mówi, jeśli żyje ktoś według ciała, nie według ducha, umrze. Będzie podlegał duchowej śmierci. Dozna duchowego, psychicznego i fizycznego zniszczenia. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Na duchowych ciąży odpowiedzialność wobec cielesnych, aby okazywać im pomoc. Nie być powodem do ich grzechu, ale pomóc tym, którzy wpadli w grzech. Po drugie, poprawianie nie jest zadaniem tylko dla jednej osoby. Zwróćmy uwagę, apostoł Paweł mówi w liczbie mnogiej. Wy. To nie jest zadanie i zajęcie dla jednej osoby. I to jest dobre, jeżeli nie tylko ktoś jeden się tego podejmuje, ale inni, którzy to widzą, razem starają się tą sytuację i stan tego brata czy tej siostry zmienić. Wy, którzy macie ducha, jesteście duchowi, poprawiajcie takiego. Tak więc jest tutaj to zaangażowanie też innych osób bardzo, bardzo ważne. My wiemy, że są grzechy, które jakby wykraczają poza osobiste zranienia i nie kwalifikują się do tego, co mówiłem z Ewangelii Mateusza,
kiedy brat przeciwko tobie osobiście zgrzeszy, ale są to grzechy, które są skierowane przeciw całej Bożej rodzinie. Tak więc tutaj potrzebna jest ta zbiorowa mądrość i siła. W niektórych przypadkach wręcz niebezpieczne jest podejmowanie w pojedynkę naprawianie kogoś. Szczególnie jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Diabeł to może wykorzystać. Po trzecie, poprawianie ma być czynione z autentyczną pokorą. Nie z pozycji wywyższania się, popatrz, no, albo myślenia takiego o sobie. Chrześcijanie piętujący grzechy innych powinni to robić z ogromną pokorą i z poczuciem własnej niegodności. Czy nie tak mówi apostoł Paweł tutaj? Uważajcie przy tym na siebie. Kiedy kogoś poprawiasz, uważaj na samego siebie, abyś i ty nie uległ pokusie. Kiedy zabieramy się za poprawianie kogoś, możesz spodziewać się ataku sił ciemności na swoje życie. No to, bracie, pastorze, jak już tak mówisz, to właściwie w ogóle nie warto się tym zajmować. Wiecie, my zdajemy sobie sprawę, że my ustawicznie jesteśmy w duchowej walce. To jest nieuniknione. Od momentu, kiedy zdecydowaliśmy się iść za Chrystusem, jesteśmy niewygodni, stajemy się wrogami dla diabła, jego demonów, upadłych aniołów. Dlatego Paweł pisze też w liście do Efezjan, że toczymy bój nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami na powietrzu. Tak więc mamy kogoś poprawiać w łagodności, w Duchu Bożym, a z drugiej strony z pełną pokorą muszę mieć świadomość i muszę sam pilnować siebie, abym nie zaczął robić podobnie. Bo diabeł będzie próbował mnie także w tej sprawie dotykać, abym upadł. Uważajcie przy tym na siebie, abyście nie ulegli pokusie. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Drodzy, to jest niesamowita rzecz. Kiedy zabieram się za poprawianie kogoś, widzę upadek, to tutaj Słowo Boże wyraźnie łączy, że to powinno być w tym owocu ducha, jakim jest łagodność, łaskawość, delikatność i życzliwość. Mielibyśmy ochotę postąpić ostrzej, ale nie tak Pan nam radzi i nas naucza. Zauważyłem, że podobnie nie tylko wobec wierzących tak mamy postępować, ale tak samo mamy postępować wobec tych, którzy nie znają Boga. Popatrzmy do listu do Tytusa 3, trzeci rozdział od 2 do 5 wiersza. My byśmy chętnie i czasami przekraczamy, nie ma w nas takiej delikatności. A jednak Bóg każe nam na to zwracać uwagę. I wiecie, co Bóg mówi w tym fragmencie? Bo i my kiedyś byliśmy tacy sami. Popatrzmy może do tego listu do Tytusa. List do Tytusa, trzeci rozdział, od wiersza 2 do wiersza 5. Chciałbym, żeby to zabrzmiało. Niech
nikogo nie znieważają. Mowa jest do chrześcijan. Niech nikogo nie znieważają. Unikają sporów, będą uprzejmi i wszystkim ludziom okazują pełną łagodność. Bo i my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne żądze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią. Gdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy Boga do ludzi, zbawił nas nie dzięki naszym uczynkom, dokonanym sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty. Inaczej mówiąc, Pan mówi, jeśli zabierasz się do rozmowy z niewierzącym, musisz to robić z łagodnością. Musisz to robić z wielką miłością, z wielką wrażliwością. Nie znieważaj tych ludzi, bo sam kiedyś byłeś taki sam, a Bóg okazał tobie dobroć. Ja nie sądzę, że taka mowa, wiecie, twarda, taka bezwzględna do kogoś, poniżająca, może przynieść coś dobrego. W każdym razie nie tylko to słowo, tak samo apostoł Piotr do tego nas wzywa, abyśmy w ten sposób podchodzili do ludzi niezbawionych. 1 Piotra 3, 13-17, tam tak samo jest o tym mowa. To jest taki, jak mamy ewangelizować? W jaki sposób mamy dzielić się z Ewangelią? I muszę sam z przykrością powiedzieć, że czasami przekraczam te granice. To nie jest dobre. Z wielką miłością, z wielką pokorą. My czasami chcemy coś za Pana Boga zrobić. Ale jeszcze takie jest ciekawe słowo. Ja może to przeczytam z tym 1 Piotra, 3 rozdział, 13 do 17 wiersz. Zresztą, kto was będzie krzywdził, jeśli będziecie gorliwymi rzecznikami dobra? Ale nawet gdybyście mieli cierpieć dla sprawiedliwości, to i tak jest to szczęście. Ich gruźb się nie bójcie, niech nie burzą waszego spokoju. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. Czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia. Niech się okaże, że to, za co was oczerniają, jest bezpodstawne i niech się zawstydzą. Oni mogą wychodzić z groźbami, ale ty nie. Czyń to z łagodnością, z szacunkiem. Powiesz, ale jak to ma zadziałać? Właśnie postawa pokory, postawa łagodności, postawa miłości to jest to, czego użyje Duch Święty, aby dotknąć się serc. Właśnie to. Jest 2 Tymoteusza, jeśli to dobrze. Tak, tutaj jest, to jest też ciekawe słowo. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, wiersz 24 do 26. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. 2 Tymoteusza. Gdzieś powinienem to mieć tu w Nowym Testamencie, tego Tymoteusza. 2 rozdział, wiersz 24 do 26. Czytamy tutaj tak. A sługa Pana nie powinien wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła,
który schwytał ich, przymusił do pełnienia swej woli. Popatrzcie, ta delikatność, łagodność ma być skierowana do upadającego brata i siostry. Przy tym mamy uważać sami na siebie, kiedy czegoś takiego się podejmujemy. Mieć tą świadomość, że sami doznaliśmy łaski. I tak samo, kiedy rozmawiamy z tymi, którzy są na zewnątrz Kościoła, abyśmy to robili z wielką miłością i łagodnością i cierpliwością, bo wtedy uruchamiamy Boże działanie, kiedy taką postawę zajmujemy. To nie my walczymy, to nie my w jakiejś złości, w jakimś zapamiętaniu różnie, ale w tej łagodności, mając świadomość, że przecież ja sam byłem ślepy i nie rozumiałem kompletnie tego, i pozwalam Duchowi Bożemu i Bogu działać na serca tych ludzi. Wszyscy doskonale rozumiemy, że my nie akceptujemy grzechu, ale w sposób właściwy działamy i postępujemy. Apostoł Paweł w 2 Koryntian 10:1 mówi tak, a ja sam napominam, tam bardziej zachęcam, tam jest użyte to słowo, zachęcam was przez cichość i łagodność Chrystusową. A jak pisze do zboru w Tesalonice, to mówi, byliśmy jak rodzicielka pośród was, z wielką łagodnością, życzliwością. Troską Pawła jest pomóc chrześcijanom uwikłanym w grzech. Poucza duchowych chrześcijan, aby traktowali ich z prawdziwą łagodnością i pokorą. Czyniąc tak, pomagają w niesieniu brzemienia tych ludzi, mając do nich taką samą postawę, jaką miał Chrystus do nich, kiedy byli jeszcze w swoich grzechach. Tak jak nas Chrystus potraktował, tak my mamy potraktować tych, którzy upadają. Nawet ludzie, którzy sprzeciwiają się wyraźnie prawdzie. Nie mamy wdawać się w spory. To, co czytałem. Sługa Pana nie powinien wdawać się w spory, powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych, tych, którzy są przeciw Bogu, Bożemu Słowu. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy. Nie ma bardziej owocnego sposobu postępowania z ludźmi niż podejście nacechowane uprzejmością, współczuciem, łagodnością i cierpliwością. Surowe, pełne goryczy, bezwzględne podejście szkodzi osobie, która upadła w grzech. Przynosi odwrotny skutek. Wiecie, kiedy tak nad tym rozmyślałem, kiedy tak czytałem te teksty jeden po drugim, to zaczęło mnie łamać. To tutaj nie chodzi tylko, żebym zwrócił uwagę. Tu chodzi o to, żeby pomóc komuś podnieść się, żeby czegoś zaprzestał, co Bogu się nie podoba. Pomóc i widzieć to szczęście, że on stoi na nowo mocno i trzyma się Boga, Bożego Słowa. Przedtem to zaniedbał, ale teraz wraca do społeczności żywej z Bogiem i z Kościołem. I ta świadomość, w jaki sposób Bóg oczekuje, że będziemy postępować. Może dzisiaj na tym zakończę. Dokończymy to następnym razem. Podałem 3 takie rzeczy za autorem tych rozważań. Po pierwsze, pamiętajmy, tu chodzi o poprawianie, o wydoskonalanie, o przywrócenie do dobrego stanu kogoś, kto upadł w grzech. Tym brzemieniem jest upadek, jest grzech. Zadaniem do poprawiania jest dla duchowych chrześcijan. Nie jest tylko dla jednej osoby, bo tu jest mowa o liczbie mnogiej. I poprawianie powinno być czynione z autentyczną pokorą, w tym duchu łagodności,
Ten owoc ducha powinien być tutaj w nas widoczny. Drodzy, nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, co ostatnio wam dałem, aby prześledzić, ocenić, przyjrzeć się sobie, zborowi, ale zwróćcie uwagę, że praktycznie każda tam postawa odnosi się do owocu ducha. I powinienem sobie zadać pytanie, sam ja osobiście, każdy z nas, spojrzeć na ten owoc ducha, ile jest w moim chrześcijańskim życiu miłości, Bożej miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, cichości, wstrzemięźliwości. Bo Słowo Boże mówi przeciwko takim. Nie ma czego? Zakonu. Nie ma przykazań, musisz tak, tak, tak robić, albo tego ci nie wolno, bo ci, którym życiu jest owoc ducha, pozwalają Duchowi Bożemu Świętemu mieć wpływ na swoje życie. Oni nie będą robić czegoś niewłaściwego. Oni nie będą łamać Bożych przykazań. No bo jeżeli tam jest miłość do Boga i do ludzi, to przecież człowiek, który miłuje Boga, będzie z daleka stronił od tego wszystkiego, co Boga nie chwali, co Bogu się nie podoba. Gdzie jest miłość do Boga, jest miłość do Kościoła, do ludzi, do wierzących i niewierzących. A więc będziemy stronić od rzeczy, które będą po prostu komuś sprawiać przykrość, ból, będą czymś niewłaściwym. Chciejmy przez chwilę się modlić. Chciejmy prosić Ducha Świętego, przyjdź do mojego życia, przyjdź do mojego serca, pomóż mi. Popatrzcie, to jest owoc ducha w nas, nie nasz owoc, owoc ducha. Pozwolić, aby to Duch Święty wypełniał nas i przynosił ten owoc w nas i poprzez nas. Potrzebujemy się zmieniać, ja potrzebuję się zmieniać. Potrzebujemy wzrastać, tak jak Jezus wzrastał w łasce u Boga i u ludzi. I to będzie proces do końca naszych dni. Ale dobrą rzeczą jest mieć tą świadomość. Potrzebuję przemiany, potrzebuję wzrostu, potrzebuję, żeby Duch Boży pracował w moim życiu. Chyba że ktoś już uważa, że jest doskonały, zupełny, już żadnej zmiany nie potrzebuje, to gratuluję. Powstańmy, aby się modlić.